dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, nazywam się Maja Wąchała-Skindzier i dzisiaj nagrywam podcast o bardzo takim specyficznym tytule Matka Karmicielka dookoła kulturotwórczej roli kombinatu. I skąd w ogóle taki tytuł i skąd takie ujęcie problematyki popatrzenia na hutę? Mianowicie jest to podcast na kanwie odczytu, który miałam wygłosić dla uczniów, którzy uczestniczą w konkursie od Wandy do Sędzimira. I to jest właściwie dla Was podcast, więc proszę mi wybaczyć taką familiarną konwencję, że będę się często zwracać na ty. I też będzie to, mam nadzieję, taki podcast dosyć prosty. W sensie chciałabym wyjaśniać jak najwięcej rzeczy tym właśnie nastawieniem, że często uczniowie po prostu mają prawo nie wiedzieć, czym był plan sześcioletni. Nie wiem, kto to jest Władysław Gomułka, więc też dla starszych słuchaczy proszę się tutaj nie wzdragać, że ja tak wszystko staram się tutaj wyjaśnić. No właśnie, Matka Karmicielka, czyli Alma Mater, to jest bardzo nadobne stwierdzenie, zwykle zarezerwowane dla uczelni wyższych od średniowiecza. Tytuł Matki Karmicielki miał chociażby tutaj u nas w Krakowie Uniwersytet Jagielloński. To taki najbardziej znany przykład. A ja przeniosłam to na odczyt dlatego, że raz, zwykle ten konkurs odbywa się w ścisłej współpracy z Muzeum Krakowa, gdzie teraz trwa wystawa o kombinacie właśnie. I tam jest cała sekwencja na temat właśnie takiej żywieniowej roli kombinatu, wręcz chyba tak nazwana właśnie Matka Karmicielka, więc tutaj wyszłam jakby z tego. A dwa, że mamy dzisiaj pierwszą część podcastu o tej strawie fizycznej, ale będziemy mieć jeszcze drugą o strawie duchowej i to będzie tak naprawdę o nas, czyli o Norwidzie, dawniej o Domu Kultury Huty imienia Lenina, który zapewniał tę rozrywkę, tę kulturę, to coś dla duszy. No dobrze, ale jedźmy z pierwszą odsłoną. Zaczynamy od właśnie czegoś dla ciała, od tej strawy fizycznej i to będzie odcinek na temat właśnie stołówek, które w kombinacie odgrywały bardzo ważną rolę, nie tylko właśnie zapewniały hutnikom, pracownikom kombinatu jedzenie, ale też pełniły rolę organizacyjną, organizowały czas, w pewien sposób porządkowały rytm dnia. I skąd się w ogóle taki pomysł na aranżację w tej formie stołówek w nowochódzkim kombinacie wziął? Ano musimy się cofnąć właściwie do lat 30. Jest taka bardzo ciekawa książka, którą teraz serdecznie mogę polecić, nazywa się Sowiety od kuchni i tam jest bardzo, bardzo dużo na ten temat. Ja teraz mówię dokładnie skrót. I w latach 30. w Związku Sowieckim miała miejsce taka rewolucja kulinarna też. Polegało to na tym, że Stalin powołał bardzo wysokiego urzędnika, ludowego komisarza do spraw przemysłu spożywczego, Anastasa Mikojana, który, uwaga, też był w Nowej Hucie i to mnie jako osobę, która robiła taką wystawę bufet pod kombinatem niesamowicie ucieszyło po prostu, że ktoś to wymyślił stołówki, kto wymyślił cały ten mechanizm żywności takiej powiedziałabym przetworzonej. Oczywiście na gruncie tutaj wschodniej strony żelaznej kurtyny był też u nas. Anastas Mikojan w 1936 roku odbył właśnie taką zamorską podróż do USA, gdzie zachwycił się organizacją stołówki w fabryce Forda. Podobała mu się sam sposób działania tego miejsca, taki ścisły rygor, że właśnie o tej godzinie są posiłki. Jest to takie duże. Stołówka a la fabryka, która tak prężnie i bardzo idealnie działa, dostarczając dużej ilości posiłków, ale też zainspirował się na przykład hamburgerami, frytkami, generalnie żywnością mrożoną, przechowywaną i oczywiście po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, do której Polska również przecież należała po II wojnie światowej, no to mieliśmy te wszystkie tuszonki, konserwy, jakieś tego typu jedzenie. Więc właśnie stąd też
też ta nasza huta, to jest ten rdzeń. Stąd też ta nasza huta miała tego typu stołówki. Z tego pierwowzoru, który gdzieś został ukuty przez Mikojana w Związku Sowieckim. I wyczerpując wątek Anastasa Mikojana, chcę jeszcze zwrócić uwagę właśnie na ten fakt, że on po prostu tutaj był w Nowej Hucie. Oczywiście odbyło się to już w zmienionych realiach historycznych, nawet powiedziałabym też politycznych, bo był to grudzień 1958 roku, więc już po odwilży politycznej, po tej odwilży gomułkowskiej z października 1956 roku, zwiedził Nową Hutę i kombinat wraz z Władysławem Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem, oczywiście prominentnymi politykami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, systemu komunistycznego w Polsce. I zwiedzał go już jako taki, powiedziałabym, urzędnik, nikt tak znany jak Ludowy Komisarz do Spraw Żywności. Natomiast co warto zwrócić uwagę, no to Mikojan jako jeden z nielicznych takich popleczników Stalina, bliskich jego współpracowników, przeżył czystki stalinowskie, nie doznał żadnego uszczerbku takiego większego na swoim zdrowiu. No i jak widać z mojej wypowiedzi, 1958 rok, więc przeżył również Stalina, bo jak pamiętamy, Stalin zmarł w marcu 1953 roku. I wkraczając już na teren stołówek huty imienia Lenina, to były one prowadzone przez tak zwany OZR. To ważny skrót, zwłaszcza tutaj mówię o młodzieży, która przygotowuje się na konkurs OZR, czyli już wyjaśniam, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego. Była to taka instytucja o charakterze ogólnopolskim, która odpowiadała za organizację stołówek na wszystkich budowach planu sześcioletniego w kombinacie, które to razem właśnie z Nową Hutą był wpisany jako sztandarowa, jedna z najważniejszych, właściwie najważniejsza inwestycja tego planu. I tutaj wyjaśniam, że właśnie plan sześcioletni, czyli przewidziany na lata 1950-1955, plan budowy podstaw socjalizmu w Polsce. OZR powstał na terenie Nowej Huty w kwietniu 1952 roku. Należy zwrócić uwagę, że wtedy kombinat budowało 5 tysięcy pracowników. Jest to ilość już dosyć duża, to jest 52 rok, 5 tysięcy ludzi już pracuje. Przypomnijmy, że obecnie w kombinacie pracuje około 3000-4000 osób, więc nawet w latach 50. było to więcej niż teraz, a w szczytowym okresie, czyli mam tu na myśli końcówkę lat 70., w szczytowym okresie eksploatacji kombinatu pracowało w nim 38 tysięcy ludzi, więc jest to liczba ogromna, robiąca wrażenie olbrzymie. I taki OZR, taka instytucja musiała wszystkich ich wykarmić, więc też należy sobie zdać sprawę, jak to było olbrzymie i dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Co warto też zwrócić uwagę, to OZR nie tylko zapewniał organizację stołówek, nie tylko był odpowiedzialny za wyżywienie, za przygotowanie żywności, za jej rozprowadzenie na stołówkach, ale też był taką instytucją aprowizacyjną, która pomagała na przykład dostarczać materiały do hoteli robotniczych w stylu na przykład pościel, czy ją dostarczać, czy ją na przykład wyprać. Właśnie funkcjonowała też szwalnia w OZR-ze, więc można było oddać odzież do naprawy. Prowadził też OZR sklepy, różne rzeczy właśnie takie, gdzie przyszło coś komuś po prostu nie tylko zjeść, no ale też w jakichś usługach skorzystać, to ten OZR zapewniał. I też wtedy, w tych latach 50. datuje się, że prowadzono właśnie taki bar, taki pierwszy bar spożywczy na terenie kombinatu, sklep przemysłowy, zakład szewski, co też zwracam uwagę na te usługi, na ten profil nie tylko aprowizacyjny, ale też usługowy, czyli naprawiano buty, sprzedawano przybory do szycia, sprzęt gospodarstwa domowego. Mam tutaj źródła nawet, że rowery.
W 1962 roku, na jubileusz 10-lecia OZR-u właśnie w kombinacie, przygotowano taki raport. Z niego wynikało, że wtedy w OZR-ze pracowało 370 osób, więc bardzo dużo, ale zdajmy sobie też sprawę, że wzrosła ilość pracowników, że to, co ja powiedziałam na początku, te 5 tysięcy, to z czasem, tak jak mówiłam, rosło, huta się rozwijała, huta się profilowała na dostarczanie stali, na produkowanie stali. I co ciekawe, pisano tutaj o OZR-ze tak w tym raporcie. Żywi prawie całą hutę. 11 stołówek podaje codziennie około 4,5 tysiąca obiadów, tak zwanych przeliczeniowych. Czynnych jest 20 kiosków spożywczych i jeden sklep mięsny. Roczny obrót placówek żywienia zbiorowego 18,7 miliona złotych. Placówek handlowych 17,3 miliony. I tu jest jeszcze informacja, że jest wytwórnia wód gazowanych, że wytwarzana jest woda sodowa i oranżada. Tu też kieruje swój głos właśnie do młodzieży biorących udział w konkursie, że należy wiedzieć to, że hutnik, zwłaszcza na tak zwanych wydziałach gorących, czyli mam tu na myśli wielkie piece chociażby, nie pił wody jako takiej, tylko pił zwykle wodę sodową, oranżadę. To panie, które pracowały na stołówce, wiedziały, że należy im podawać wodę z czymkolwiek, czy to wodę z miętą, czy właśnie jakąś wodę z oranżadą, wodę sodową, dlatego że organizm, który przyjmuje samą tylko wodę, nie bez żadnych dodatków, o których wspomniałam, szybciej wypaca tą wodę, szybciej się człowiek odwadnia i no, przez to jest w gorszej formie, gorzej się czuje, gorzej pracuje, niż gdy otrzyma picie, właśnie wodę w postaci jakiejś przetworzonej, czyli z jakąś domieszką, prawda? Stąd też taka dobra rada: na upały lepiej pić wodę na przykład z cytryną, z miętą, z jakimiś domieszkami, bo wtedy jesteśmy bardziej na te upały wytrzymali. I o tym wiedziały oczywiście już dietetyczki, które pracowały w OZR-ze i tworzyły to menu. Co też można było zjeść? Co taki hutnik, gdy przychodził na tą stołówkę właśnie? Z jednej strony, tutaj robię dygresję, te stołówki były takie wymuskane i często się pokazuje na takich zdjęciach z jakichś albumów, czy na jakichś takich zdjęciach, które można się natknąć w wczesnej prasie, że te stołówki są takie wzorcowe, to zwłaszcza lata 70. przynoszą nam wysyp takich zdjęć. Bywają też informacje i bywały też stołówki, które były no bardzo w złym stanie. Jedzono wręcz, powiedziałabym, no mam takie zdjęcia, znalazłam do wystawy, gdzie jedzono na stojąco, po śpiechu dużym. Więc co na takiej stołówce można było zjeść? Tutaj mówię o tak zwanym obiadzie dekadowym, najtańszym, za 8 zł, czyli w bloczkach dekadowy, czyli bo było 10 bloczków i od tego nazwa. Można było zjeść zupę grochową, bigos, kompot z jabłek. W karcie dań też figurował na przykład bigos z ziemniakami, zrazy mielone w sosie grzybowym z buraczkami, gulasz wołowy, stek wieprzowy z kapustą oraz kompot. I co ważne, to jest chyba bardzo podobne menu do tego, na które my dzisiaj sobie możemy pozwolić, czy gotując, czy jedząc na stołówce. I też mam tutaj informację ciekawą, że w tym momencie, w tym okresie, czyli w latach 60., na Wydziale Stalowni stołówka wydawała dziennie 300 obiadów i 1000 sztuk pieczywa, czyli to jest tylko jedna stołówka. Ja za chwilę przejdę do tego, jak te stołówki były ponumerowane, ile ich w ogóle było, bo ich w całym kombinacie było dosyć dużo. Ja tu podałam tylko taki przykład, jeden ze stalowni, czyli 300 obiadów tam. I jeszcze zanim przejdę do ponumerowania, to chcę wspomnieć o takiej informacji, o takiej rzeczy, jaka hutników spotykała, czyli był to tak zwany posiłek regeneracyjny. I to jest taki posiłek, który był wydawany między 10 a 11 godziną do południa. Był to posiłek, który przysługiwał po prostu każdemu zatrudnionemu. To nie tak jak na chcołówce, że trzeba było wykupić bloczki, tylko to było coś, co każdemu pracownikowi się należało. I taki posiłek regeneracyjny, przypadający właśnie między 10 i 11. I takie drugie śniadanie, można by było po naszemu powiedzieć, czyli
dobre menu na to drugie śniadanie, bo mam takie przykładowe menu, dotarłam do informacji, że przykładowo podawano wtedy taką zupę zawiesistą z wkładką, czyli właśnie z jakimś mięsem, i to mięso musiało mieć 4,5 tysiąca kalorii. I co wydawano jeszcze na tej regeneracji właśnie? Mleko, tą wodę z miętą, czy wodę mineralną, ogólnie właśnie taką sodową. Czyli chodziło o to po prostu, żeby tych pracowników posilić, żeby oni po prostu byli w formie. I tutaj najczęściej, jak mówię, te wydziały gorące, czyli walcownia gorąca blach, czy wielkie piece, no tam najwięcej pito wody, najwięcej po prostu właśnie tych napojów wydawano. I często jest tutaj taka informacja od pani, która pracowała w OZD-rze w kombinacie, że mleko we wszystkich stołówkach dawało się pracownikom po pół litra dziennie, na niektórych stanowiskach tak zwanych gorących więcej, czyli to co mówiłam, że po prostu oni byli bardziej narażeni, więc dostawali więcej. Hutnicy mieli specjalne karteczki, przychodzili i myśmy wydawały im to mleko w butelkach. Zawsze był problem, bo oni brali te butelki i nie zwracali i nie szło się potem doliczyć, no ale ona tam w wywiadzie, który prowadziłam z tą panią, wspominała, że no nie mogły się doliczyć, ale też kierownictwo brało to pod uwagę, że te butelki po prostu no giną z jakiegoś powodu. I teraz, drodzy uczniowie, drodzy Państwo, przechodzę do tej numeracji stołówek. Jak mówiłam, ta matka karmicielka, ten kombinat był olbrzymi. Po prostu my dzisiaj nie zdajemy sobie też sprawy, jak to był wielki zakład pracy, jak on wpływał w ogóle na Nową Hutę, na Kraków, po prostu na to środowisko nasze najbliższe tutaj. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie chociażby po takich stołówkach jesteśmy w stanie oszacować już wielkość tego. Bo na przykład mamy tutaj tak ponumerowane stołówki. Numer 1 to jest stołówka w hotelu pracowniczym w Grębałowie. Numer 2 mała stołówka wydziału wlewnic i materiałów ogniotrwałych Hill, czyli Huta imienia Lenina. Numer 3 stołówka w rejonie Wielkich Pieców. 4 stołówka przy Wydziale Wytopu Stali w rejonie Koksowni. Numer 5, numer 6 przy Wydziale Blach Karoseryjnych. 7 w Domu Młodego Robotnika. 8 w Hotelu Robotniczym Szym Młodości. I tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia jest to ważne, co mówię, te numery, chociażby te 7, żebyście zapamiętali, że doliczyć się tych stołówek nie mogły nawet pracownice kombinatu, pracownice OZR, które ze mną na potrzeby właśnie wystawy rozmawiały, często im się to myliło, bo też jak wspominały, no zdarzało się, że je przenosili po prostu z jednej stołówki na drugą, bo na przykład tam brakowało kadry, coś się podziało, trzeba było reagować i miały też kłopot właśnie z tym. Co też jeszcze bym chciała dodać o tej roli karmicielskiej huty? To jest fakt, że huta posiadała własne gospodarstwo, własną wytwórnię wód gazowanych. Cały czas ten wątek wody się mi gdzieś przewija, więc on jest dość ważny. I ta ciekawa taka informacja, że właśnie na tych jakichś ozgrobinach, na tych odpadach takich bio, byśmy powiedzieli dzisiaj, otrębach, resztkach generalnie jedzenia hodowano świnie. Część świń, to tak jak mi pani Lena zdołała opowiedzieć, hodowano u rolników, na przykład w Koninkach, gdzie huta swego czasu też miała swój ośrodek wypoczynkowy. Jakby wynajdywano gospodarza, który miał świnie i u niego tę świnię po prostu trzymano. Organizowano właśnie tutaj, to u nas bardziej w Luboczy, czyli tutaj nieopodal, gospodarstwo takie właśnie huty wyłącznie, gdzie sadzono takie nowaliki, czyli cebulę, jarzyny, zdarzało się i kwiaty. Mam informacje też właśnie o kwiatach. I to było takie właśnie gospodarstwo, które pozwalało też dożywić tę hutę, zapewnić tę olbrzymią ilość jedzenia i też sprawić, że wiele rzeczy się nie marnowało, bo tak jak powiedziałam, właśnie te oskrobiny czy jakieś takie bioodpadki, wszystko szło na przykład wykarmienie zwierząt, więc to była taka wartość również w tym.
to, co też trzeba przyznać, jeżeli się mówi o OZR-ze, o stołówkach w kombinacie, to jest rzecz, na co narzekano. Bo podałam taki standardowy obiad, ale no, też narzekano często, że długo się czeka na posiłki. Że czas oczekiwania jest długi, że posiłki nie nadają się do spożycia, są po prostu zimne, niesmaczne, że jest tłoczno na tych stołówkach, że jest brak miejsca, jedni przychodzą, drudzy jeszcze nie skończyli w ogóle jeść i że to jest taki natłok. I nad takimi informacjami właśnie o stanie czystości stołówek, czyli właśnie, że narzekano, że jest duszno, brudno, czuwał głos Nowej Huty, to gazeta, która wtedy miała swoją redakcję w kombinacie i dziennikarze tej gazety po prostu chodzili na stołówki i rozmawiali z hutnikami, z pracownikami kombinatu, którzy z ich korzystają, rozmawiali z obsługą, zastanawiali się, jak poprawić, stąd zdarzały się takie konkursy stołówek, zdarzała się taka właśnie rzecz, że raz na kwartał przynajmniej organizowano taki konkurs na najlepszą stołówkę. Więc to jest też istotne, że w ten sposób starano się zażegnywać te niedostatki, o których wspomniałam. To, co też ważne przy temacie stołówek, to to, że nadawały one codzienności pracy w tym wielkim, olbrzymim zakładzie pewnego rytmu, stabilizacji. Ten zegar na stołówce, który mierzył czas, też był istotny. I w sumie one przez lata PRL-u dość niewiele się zmieniały. Oczywiście wspomniałam tutaj o tych stołówkach z lat 70. Można zobaczyć zdjęcia w książce Bufet pod kombinatem z takich modelowych stołówek, gdzie one są takie już bardziej estetyczne, więc pewne z nich przechodziły remont. Ale mówię tu bardziej o zmianie, jeżeli chodzi o to, że stołówki, one były przewidywalne, w sensie, okej, menu wygląda tak, obiad jest o tej, posiłek regeneracyjny jest o tej, itd. Więc one nadawały takiego pewnego rytmu w tym wielkim zakładzie pracy. Co też ważne, to musimy sobie zdać sprawę, że praca w takiej stołówce to była naprawdę bardzo ciężka praca. Dzisiaj jest taki stereotyp kucharki, stereotyp zwłaszcza żywy chyba, jeżeli chodzi o bary mleczne. Nie wiem, czy tak żywy, jak chodzi o stołówki, ale właśnie kucharki, czy takiej bufetowej, które są w tym hałacie białym, takie niechlujne, są takie przepocone gdzieś, różowe, tęgie, spracowane i aroganckie, niemiłe, często takie po prostu z taką kwaśną miną. Natomiast warto wiedzieć, skąd ten stereotyp się też wziął. No po prostu te kobiety były przemęczone. Jak się popatrzy na zdjęcia, chociażby nawet te, które robił pan Stanisław Gawliński do Głosu Nowej Huty wtedy, gdy stołówki na tak olbrzymią skalę w kombinacie pracowały, to widzimy te olbrzymie kotły, te gary, nad którymi te kobiety stoją. I żeby po prostu nawet nalać chochlą z takiego garka, no ja pokazywałam u siebie na wystawie tą olbrzymią chochlę, którą nalewano. Chyba w Muzeum Nowej Huty teraz też można tę chochlę zobaczyć, bo też jest na wystawie o kombinacie, więc jak ktoś nie był, to jak się nadejdą lepsze czasy, to polecam. Ale właśnie, ile trzeba było mieć też siły, żeby rozlać taką chochlą, na przykład posiłek. Więc naprawdę ze wspomnień tych kucharek, do których dotarłam, wyłania się dzień bardzo ciężki, znojny, bo tak jak mówiłam, te posiłki, one musiały je same przygotować, czyli na przykład te kluski leniwe, jakieś pierogi, jakieś ziemniaki, no to wszystko one same robiły. Potem przychodził czas właśnie wydawania tych posiłków, potem przecież właśnie to słynne okienko, gdzie oddawało się talerze. No to trzeba było to wszystko wyzbierać, pozmywać, przygotować na następną, że tak powiem, okoliczność, czyli na następną grupę ludzi, która przychodzi na obiad. Więc dzień pracy takich kobiet to był naprawdę dzień bardzo ciężkiej fizycznej pracy, o czym należy sobie, myślę, zdawać sprawę i to po prostu szanować. Stołówki OZR-u przestały istnieć na fali transformacji ustrojowej, gdy właśnie po przełomie 1989 roku państwowe stołówki były prywatyzowane, to nasze tutaj nowochódzkie OZR-y wykupił, przejął Hutpus, który do dzisiaj odpowiada za organizację stołówek w kombinacie. I na tym bym chciała zakończyć
być podcast o OZR-ach, przejść już do takiego miejsca, w drugim podcaście będę o nim odpowiadać, które jest trochę matką, karmicielką fizyczną, a zapewniało również strawę duchową. I będę w drugim odcinku opowiadać zatem o kasynie huty imienia Lenina.